Michał i jego mała siostra Ania, trzymając się za ręce, weszli po schodach do Muzeum Narodowego. Hej, dzieciaki, gdzie wasze bilety? Racja, bilety! Ups. A mówiłeś, że byłeś tu ze 100 razy! Oszust! Siostra, cicho! A dla mojego królika? Jakiego królika? Nie wolno prowadzać zwierząt. Ona, to znaczy moja siostra, tak sobie tylko żartuje. Mam go na plecach. I co teraz? Gdzie idziemy? Zaczniemy od starożytności. Aha. W gablotach były wystawione antyczne wazy i fragmenty asyryjskich reliefów. Zeszli do małego pomieszczenia, w którym panował półmrok. Za szybą z grubego szkła dostrzegli drewniane, ozdobione malowidłami skrzynie. Królik, patrz! Trumny z Egiptu! Cicho, siostra! To sarkofag kapłana Jedhonsu Jufang. Kapłan Honsu nie ma wąsów! Siostra, ty się lepiej nie śmiej. Nie można żartować sobie z mumii. Nie słyszałaś o klątwie? A dziadek mówi zawsze, że wszystko można, tylko z cicha i z ostrożna. Weszli na piętro. W Galerii Malarstwa Polskiego wisiały małe, duże i ogromne obrazy. Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, pochodził z Italii. W 1768 roku przybył do Warszawy i został malarzem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Malował widoki miast, tak zwane weduty. Posługiwał się przy tym kamerą obskurą. A co to takiego ta kamera obskura? Przyrząd ułatwiając malowanie krajobrazu. Potem ci wytłumaczę. Witajcie, dzieci. Kim pan jest? Jestem królem. Bardzo mi miło, wasza królewska mość. Jestem Ania Wójcik. A to królik, zębate uszko i mój brat Michał. Stanisław August Poniatowski. Ach, wszystko się kończy. Życie przecieka przez palce jak piasek w klepsydrze, ale zostają pałace, ogrody, obrazy i książki. Zapraszam was do warszawskich Łazienek. Może się jeszcze spotkamy. W kolejnej sali rozpościerał się olbrzymi obraz przedstawiający bitwę pod Grunwaldem. Nakłębiącymi się postaciami powiewały sztandary. Wszędzie było widać walczących rycerzy. Jakie miecze były? O, patrzcie, to kontur krzyża, tam po lewej. Nie lubię wojny, nie lubię jak się bije. Ten obraz namalował mój tata. Nasz tata jest sławnym artystą, nazywa się Jan Matejko. A mój tata jest architektem i też nieźle maluje. Nazywa się Adam Wójcik. Siostra, błagam, nie kompromituj się. Jak możesz porównywać naszego tatę z Janem Matejką? Zatrzymali się na łące. Był ciepły, słoneczny dzień. Pachniało trawą. Z daleka porykiwały woły. Ze wsi dobiegło szczekanie psów. Gdzieś niedaleko cykały świerszcze. Hau, 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 hau! Zobaczcie! Lecą bociany! Gdzie? 1, 2, 3, 4. Och, pomyliłam się! Jest ich aż tyle! Już odleciały. Oj nie, nie smuć się. Tak jest co roku, przylecą na wiosnę. Anka! Wyskakujemy! Szybko! A teraz zobaczycie obrazy Józefa Chełmońskiego. Ten wybitny malarz z chyłku XIX wieku trafił z wielką wrażliwością odtworzyć nastrój i piękno polskiego krajobrazu. W ostatniej sali nie było nikogo. Ania rozglądała się za ciekawością. Oto dzieła Jacka Malczewskiego. Zobacz, to jest jego autoportret. W zbroi. A skąd wiesz? No cóż, znam się na malarstwie. Zobaczymy jeszcze zbiór malarstwa obcego. Obcego? Czyli czyjego? Po prostu nie polskiego, tylko na przykład włoskiego lub flamandzkiego. Madonna z dzieciątkiem. Peter Paul Rubens. Tata mówił, że to jeden z największych malarzy epoki baroku. Dlaczego Madonna? Nie ma aureoli i wygląda tak normalnie. Jestem tylko zwykłą kobietą, to mistrz zrobił ze mnie Madonnę. To znaczy, że jakiś malarz mógłby namalować mnie jako elfa lub królową? Podczas pozowania nie wolno się ruszać, a ty bez przerwy się kręcisz i gadasz. Żaden mistrz nie zdążyłby cię namalować. Zbiegli po schodach, przeszli przez hol i znaleźli się wśród zbiorów swaraz. Smok. Kolekcja fresków nubijskich uratowanych przez polskich archeologów z kościoła Chmielnego Wodami Nilu. Wiesz, Aniu, freski są malowane na ścianie. Zobacz, nie ma niektórych eksponatów. Ukradli? Tu jest napisane, że pojechały do zaprzyjaźnionego muzeum. Ja też czasem pożyczam Baśce jakiś ciuch albo książkę. Ojej, Anka, wiesz, która godzina, musimy już iść. Dobra, ale obiecaj, że tu wrócimy. Obiecuję, obiecuję, a teraz zobaczmy, czy droga wolna. Ostrożnie wyjrzeli na korytarz, ale po mumii nie było ani śladu. Michał, patrz! Tam! O nie, to znowu ona! Tak się zastanawiałam, króliku, dlaczego jedne obrazy przemówiły do nas, a inne milczały. Myślę, że obrazy mają swoje tajemnice i nie wszystkim chcą je wyjawić.